Cześć, z tej strony Marcin Siejka-Sieja, a po mojej lewej stronie? Daniel Majka. Człowiek, który właśnie wygrał walkę, pokazał klasę. Powiedz mi, jak to wyglądało? Co ci mogę powiedzieć, no? Walka była, no nie była najłatwiejsza, bo przeciwnik był uparty, był zawzięty cały czas. Mimo, że dostało, to cały czas wchodził z tymi akcjami, z ciosami, cały czas wpadł do przodu, więc musiałem się trochę namęczyć z nim. No ale koniec końców wyszło dobrze, jestem bardzo zadowolony. Oczywiście widać było włożony twój trud. Powiedz mi, czy przygotowania były ciężkie, czy jednak sobie, wiesz co, tak lżej podchodziłeś do tego wyzwania? Wiesz co, powiem ci, że robiłem to, co zwykle przez większą część czasu, czyli... Bo w treningu jestem prawie cały czas, więc jakoś dużego odstępstwa od normy nie było. Z tym, że prawda, jedzenia trochę odrzuciłem, tych niezdrowych rzeczy, no i to w sumie było jedyne tam. Wcześniej rozmawiałem z twoim przeciwnikiem i powiedział, że naprawdę pokazałeś klasę, wydolnościowo jesteś mocny i powiedz mi, jak ty siebie widzisz na przyszłość, co dalej? No, zrazu powiem, że z tą wydolnością to ja siebie nie widzę, bo zdychałem jak trzeba, tak przynajmniej czułem, ale co do przyszłości, no bardzo chciałbym w kickboxing iść trochę dalej, może też trochę boksu popróbować. Lubię to, naprawdę lubię walkę, trochę też chcę się bardziej na technice skupiać, na chodzeniu na nogach, żeby to był taki lotny styl. Jeszcze na razie nie jest to opanowane do perfekcji, ale na tym chcę się skupić i właśnie chcę przejść do przodu z tymi sportami walki. Oczywiście, wiesz co, każdy ma jakieś drobnostki, problemy, jednakże musimy nauczyć się walczyć z tym, wiesz, przełamywać lody. Powiedz mi taką rzecz, czyli spełniłeś swój gameplay w pełni, czy jednak coś była, jakaś nieścisłość, co ci przeszkadzało u przeciwnika? Wiesz co, najbardziej mi przeszkadzało to, jak wskakiwał z tymi uderzeniami. On lubił wejść jakimś latającym frontem, że tak to nazwę, czy jakimś ciosem pod skoku. I to najbardziej mi przeszkadzało w tym w walce z nim, bo to było takie chaotyczne. Ja nie lubię chaotycznych przeciwników, więc trochę mi nie podpasowało z tą. Ale myślę, że w miarę wyszło tak, jak chciałem, żeby wyszło. Czyli wolisz raczej boks, czy wolisz używać nóg? Bardziej wolę skupiać się na technikach bokserskich w moich walkach, ale no, że to jest kickboxing, to nogi też są ważne, nie mogę ich uniknąć. Ale rzeczywiście, wiedząc co będziesz na przyszłość, powiedz mi, czy masz jakiegoś zawodnika, którego byś chciał na przyszłość, wiesz co, zawalczyć z nim? Wiesz co, wybranego nie mam jakiegoś przeciwnika, takiego, z którym bym chciał się zmierzyć. Kto będzie, ten będzie. Jestem otwarty na propozycję. Okej, rozmawialiśmy właśnie z człowiekiem, który wygrał. Jest to... Daniel Majka. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Było bardzo fajnie. Dzięki mistrzu.